Drodzy czytelnicy, miło mi ogłosić, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza biblioteka stała się beneficjentem dofinansowania w wysokości 2 milionów złotych na realizację projektu pod nazwą Zaczarowany budynek w Ostrowi Mazowieckiej. Biblioteka przejdzie w najbliższym czasie reorganizację związaną z remontem budynku, w którym funkcjonujemy. W związku z tym wystąpią chwilowe utrudnienia w dostępie do księgozbioru. Od 16 września siedziba główna biblioteki przy ulicy 11 listopada 8 będzie nieczynna. Musimy przenieść księgozbiór do magazynów, by można było rozpocząć remont. Aby czytelnicy mogli korzystać z księgozbioru w czasie okołomiesięcznej przerwy związanej z przeprowadzką, pracować będzie nasza filia, znajdująca się w budynku Loku przy ulicy Różańskiej, która otwarta będzie codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17. Mam nadzieję, że już w październiku zaprosimy naszych czytelników do biblioteki, która na czas remontu zlokalizowana będzie w budynku starej elektrowni. A już dziś zachęcam, aby w najbliższych dniach wstąpić do naszej biblioteki i zaopatrzyć się w lekturę. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.